Tak, mundrale. I lamusy zwykłe. 99,9% z Was z zerwanym bicepsem, to żeby się podetrzeć w kiblu, potrzebowałoby pomocy opiekunki. A ja wyszedłem z tym zerwanym bicepsem i próbowałem walczyć o swoje. Tyle. Mogłem przyjąć pozycję na Marcina Neimana, mogłem wyjść, zrealizować kontrakt, przytulić szmal, dostać dwie bomby, bo to są bomby, bo tańcula bije bomby. Dostać dwie bomby, położyć się, wszystko by się zgadzało, ale to nie godzi się z moimi priorytetami życiowymi i zasadami, które ja w życiu wyznaję.